Witam serdecznie. Dziś znajduję się w następnym opuszczonym domu, a ze mną jest kolega z kanału Cipaj Urbex Człowieku. Siema. Dzisiaj taki szybki w sumie taki urbex. Po drodze znaleźliśmy jakiś taki bardzo ciekawy dom. Spójrzcie tutaj, na wprost za oknem. Tam jest bodajże Warburg, nie? Chyba tak, tam jest Warburg. A dalej tutaj kawałek, nie chcę tak się wychylać zbytnio, jest maluch. Spójrzcie tutaj, ile jest tutaj tych pajęczyn. Widać, że dom jest troszkę długo niezamieszkały. Taki stary zegarek. Spójrzcie, ile tutaj jest naprawdę pamiątek, ale spójrzcie jeszcze na to. Siemanko. Patrzcie, jaka gitara. Jedna gitara. I druga gitara, zobacz. Piękne, piękne. Tu następne jakieś takie drobiazgi. Mało, nie wiem co to tutaj jest. A, to jest myszka. Kartridże jeszcze. Pamiętasz te kartridże? No, chyba. No. Fajne, fajne. No, raczej pan tu następne puzzle jakieś są. Zdrości nie chcę złapać. Dobra, zobaczymy jeszcze teraz dalej, tak na szybcika. Chcemy przejść po tym domu. Zobaczyć, jak on jeszcze tutaj wygląda. Troszkę lampę zmniejszę. Patrzcie, jaki piękny obraz. Właśnie w takich domach dużo jest takich świętych obrazów. I patrzcie, jaka piękna pozłacana rama. Naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ja muszę uważać tutaj, bo jest niebezpiecznie tutaj się chodzi. Tutaj patrzcie, jakie ile korali. Patrzcie, ile tutaj jest. Jakaś apaszka. Następna apaszka. Kieliszki. Liczydło. Jakieś kartki, pocztówki. No, chyba na urodziny bodajże. Tu mamy jeszcze, patrzcie, stare kasety. Jedną z nich wezmę, zobaczę co tutaj jest. Sprośne numery. Przekładaniec. No, bardzo fajne. Dobra, przejdźmy teraz tutaj. Chcę wam coś pokazać. Patrzcie, jeszcze tutaj mamy telefony. Stare telefony. Na pewno dużo osób jeszcze je pamięta. Po lewej stronie tutaj mamy, nie wiem, to chyba było bodajże, nie wiem, może od aparatu, albo nie mam pojęcia od czego, nawet nie chcę tam mówić, do czego to służy, bo nie mam naprawdę pojęcia. Tutaj samobójcy ginęli daremnie, jakaś książka. Tutaj stary zegar. Mam następną gazetę. Gazeta jest 26 czerwca 2009 rok. No, przejdźmy tutaj teraz dalej i spójrzcie to. Mamy krótkofalówki, tylko wiecie co? Ja nie wiem czy one... A nie, chyba to są zabawkowe. Słuchajcie, to są zabawkowe. No bo w sumie baterie tutaj są, ale tu się nie wyświetla w sumie nic. Naprawdę fajne rzeczy. Jeszcze chcę wam, tutaj jeszcze obejdziemy na chwilkę z tej strony, bo chcę wam pokazać kuchnię, bo z tamtej strony nie obejdziemy jej. Nie obejdziesz? Nie, z tamtej strony nie obejdę do kuchni, bo dlatego z tej strony muszę wejść. Spójrzcie. Kuchenka, no do dużych nie należy, ale jakoś to ona wygląda. Jeszcze tutaj mamy w szafkach sztuczce, jakieś szklanki. Jeszcze mamy tutaj, widzę, pokarm dla psa, puszkę w sumie pokarm dla psa, nieotwartą. No, w lodówce pusto, nie, tylko musztarda się stała. No i mamy taki stary piec. Spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Już farba też schodzi z drzwi. Dom nieogrzewany, dlatego już tak wszystko wygląda. Tu mam jeszcze te jakieś ciuchy. Tylko jeszcze chcecie widzieć, pokazać wam tutaj jakieś może... No nie, malowidło jakieś tutaj. Farbki. Dobra, przejdźmy teraz dalej. Muszę ostrożnie. Ci kolego przepraszam na chwilkę teraz. Przejdziemy razem, dobra. Tutaj patrzcie, teraz tutaj wchodzimy do przedpokoju. Patrzcie, ile tutaj jest pajęczyn. Pełno pajęczyn. Tutaj mamy, nie chcę tak hałasować zbytnio, ale tutaj mamy łazienkę. Łazienka, wanna. Kubelek też tu jest? Nie. Stara pralka, bodajże frania. Tu mamy takie
wygląda takie, kiedyś lekarze mieli takie, takie torby, a tam w środku co jest? Wełna. Dobrze. Jeszcze tutaj szafcem co mamy? Bierze pasta do zębów, ale nie, szczoteczki mamy do zębów i co tu jeszcze jest? Żel do włosów. Dobrze, patrzcie teraz tutaj, jakie ładne, ładne kieliszki. Spójrzcie, pięknie, pięknie zdobione. To nie jest metal, to jest akurat jak tu widzicie, to jest plastik. Bardzo ładne, bardzo ciekawe. Tutaj, nie wiem co to jest, chyba tak, to jest radio. Mamy tutaj takie dwie sztuki. A tutaj Dominika, tak dobrze czytam? Tak, Dominika. Bardzo fajne, stare, stare rzeczy perelowskie. Tu mamy telewizor już bardziej taki nie nowszy, nie, nie stary. Spójrzcie tutaj. Chcę wejść teraz tutaj do góry. O, tutaj patrzcie co mamy. Pegasusa. Ciekawe czy jeszcze działa. Tutaj mamy akurat pistolet do niego. Stara suszarka do włosów. I co tu jeszcze mamy? Radio samochodowe. Spróbuję wam pokazać co jest na górze. Tutaj. Chcę wejść wam pokazać, ale muszę być ostrożny. Bo te drewno jest takie strasznie kruche. Ale dobra, jakoś tak szedłem bardziej. Dobra, spójrzcie teraz tutaj. Mamy starą jakąś komodkę. Tutaj mamy mebel z witriny. Tam dalej tak samo chyba jest bodajże łóżko, jak dobrze widzę. Ale też wejdę, wam pokażę to. Ostrożnie muszę tutaj chodzić. Spójrzcie. Pełno zabawek chyba bodajże, jak tutaj widzę. O, piękny konik na biegunach. Spójrzcie, to są pamiątki z tamtych lat. Patrzcie. Jakie ładne. Łóżko jedno, tak samo tutaj widzę, łóżko jednoosobowe. Spójrzcie tutaj. Łóżeczko dla dziecka. Klatka dla chomika. Stare książki. Dobrze, w sumie tutaj zwiedziliśmy tą część. Teraz zejdziemy jeszcze na dół. Chcę wam pokazać tak na szybko samochody, które są obok tego domu. No, teraz wychodzimy z tego obiektu. Chcę wam tak z daleka to pokazać, bo jest tak na widoku. Spójrzcie, co tutaj stoi. Warburg. Piękne, zabytkowe samochody. Już ta część, spójrzcie, już jest zawalona. Ale dom jeszcze jako w miarę się trzyma, tylko z tej strony. No dobra, będziemy dalej filmować, bo taki na szybko urbex. Mam nadzieję, że wam się im podobał. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, tak samo na kanał mojego kolegi. No i do zobaczenia na następnych filmach. Na razie, cześć.